Najpóźniej za miesiąc rozpocznie się przy ulicy Zachodniej w Sieradzu wykonywanie odwiertu termalnego, który będzie miał 1475 metrów głębokości. Wykonawca ma na to jeszcze 100 dni, bowiem tak stanowi umowa, którą podpisano 1 marca w Urzędzie Miasta Sieradza. Tym samym rozpocznie się nowy rozdział w energetyce cieplnej tego miasta. Postrzegamy to faktycznie jako ogromną szansę dla miasta Sieradza, ale tu jeszcze raz podkreślę, że miałem przyjemność oglądać te instalacje w Stargardzie i to naprawdę jest bardzo czyste ekologicznie źródło energii. No nie można powiedzieć, że nieskończenie niewyczerpalne, ale myślę, że nasze pokolenia i pokolenia naszych dzieci będą mogły z tego korzystać. I również podkreślenia wymaga fakt, że Sieradz znalazł się w tej grupie jednej z pierwszych miast i to jest nasza przewaga, podobnie jak Stargard, że dziś my już to mamy. Zaczynamy wiercić i będziemy znali za chwilę wyniki, które będą określały i wydajność złoża, i temperaturę, bo jak Państwo pewnie obserwujecie, dziś tych samorządów, które są zainteresowane takimi rozwiązaniami, namnożyło się i Sieradz już to ma, a inni z cierpliwością muszą czekać i nie wiadomo, jaki skutek będzie. Także to jest ogromna radość dla mnie i spełnienie jakichś marzeń, bo wydaje mi się, że geotermia to jest wyzwanie nie tylko w zakresie ogrzewania miasta, ale pewnie w przyszłości, podobnie jak w Płodębicach, w których również firma państwa wykonywała odwierty, aspekt wykorzystania tych źródeł w celach turystycznych również wejdzie w grę. Całość prac zakończy się do 30 listopada, zaś ich koszt to 12 612 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy w stanie wykonać prawie wszystkie rodzaje tego typu otworów. Mówię tutaj o głębokości, już niezależnie od tego, czy to jest 2, 3 tysiące, czy 5 tysięcy metrów, jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu. To tak w najkrótszych słowach, no, firma ze stuletnią tradycją powinna takie zadanie, jak w tym przypadku odwiercenie tego otworu, wykonać należycie, w sposób, który na pewno satysfakcjonuje klienta, jakim jest miasto Sieradz. Zasoby wód termalnych mają w Sieradzu temperaturę około 62 stopni Celsjusza i pozwalają na uzyskanie wydajności około 123 metrów sześciennych na godzinę. Po zainstalowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej pozwoli to na uzyskanie nawet 12 MW energii rocznie, co stanowić może nawet 20% zapotrzebowania miasta na energię cieplną. Jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji dla przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Tutaj mówię jesteśmy dlatego, że miasto Sieradz sprawuje funkcje właścicielskie dla przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, bo i sieć, i samo przedsiębiorstwo należy w 100% do gminy miasto Sieradz. Czekamy na ogłoszenie konkursu jesienią bieżącego roku na właśnie realizację takich zadań. Tam jest możliwe do pozyskania duże wsparcie, bo sięgające prawie 70% kosztów kwalifikowanych. Łączny koszt według szacunków bardzo wstępnych to też jest kilkadziesiąt milionów złotych. Tutaj z panami prezesami miałem przyjemność chwilę porozmawiać i połączenie odwiertu geotermalnego z biomasą, o której mówiliśmy, i wizyta z prezesem PEC-u w Danii, aby obejrzeć te elementy, to przyszły rok pewnie wykonanie tych prac, jeżeli by uzyskało się dofinansowanie, czyli od półtora roku do dwóch lat te efekty bardzo wymierne związane z pozyskiwaniem wody z odwiertu geotermalnego już będą widoczne. Czekamy na ten odwiert i na ten moment, kiedy ta symboliczna pierwsza szklanka
wody popłynie, dlatego że również pewne zachowanie pecu będzie determinowała skala czy poziomy, które uda nam się z tego źródła uzyskać. To jest pewna determinanta, bo wtedy będziemy wiedzieli, czy warto na przykład jeszcze zainwestować kilkanaście milionów i wykopać jeszcze jeden otwór czerpalny, czy jeszcze jeden dodatkowy zrzutowy, tak? No bo nie wiem, jakie będą pojemności, parametry, tak. Bo tak naprawdę tutaj pewnie panowie jako specjaliści też również potwierdzą, ale we wszystkich miejscach, w których byłem, to tak naprawdę jedna myśl się przewijała. Pojemność złoża, czyli ilość czerpanej wody, jest zależna od tego, ile można tej wody zatłoczyć w zrzutowych otworach. Czyli no, będziemy musieli wtedy przeprowadzić symulację przy udziale specjalistów, bo może się okazać, że możemy czerpać 250 metrów sześciennych na godzinę, ale zrzucić tylko 150, żeby to było uzasadnione ekonomicznie. I wtedy na przykład będzie konieczność wykonania dodatkowego otworu zrzutowego. Ale to woda termalna oznacza dla Sieradza nie tylko oszczędności w ogrzewaniu i korzyści turystyczno-rekreacyjne, ale także czystsze powietrze. Miasto Sieradz, dokonując zmian, które będą za przyczyną samych źródeł geotermalnych, ale również rozwiązań związanych z piecami biomasowymi, osiągnie wskaźnik 50% pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. I to jest bardzo ważne, dlatego że to powoduje, że później w ogólnym rozrachunku będziemy płacili mniejsze opłaty za zanieczyszczenie środowiska. Już pomijam aspekt czystego powietrza, o którym pan prezes na samym początku powiedział, ale również będziemy mieli możliwość korzystania z środków funduszy unijnych na rozwój sieci ciepłowniczej. To jest również zadanie dla PEC-u. Jeżeli będziemy utrzymywali cenę za gigajoule na niezmienionym poziomie i rozwijali jeszcze sieć, no to wtedy będzie można już mówić o tym, że w Sierazu jest modelowo i czysto, a sami Państwo również widzą, że jest ogromny nacisk na czyste powietrze, które dzisiaj jest promowane również na szczeblu krajowym.